środka boiska. Wypuszczeniu piłki do przodu sędzia podyktował młyn dyktowany dla drużyny Luksemburga. Faster inte så snabb boll men dla drużyny Luksemburga za nieodronowanie się zawodnika po szarży. Kapitan drużyny Luksemburga zamienił rzut karny na hop na bramkę. W momencie, jeżeli trafi pomiędzy słupki, a ponad poprzeczką, to będzie on 3 punkty.
Wtedy rozpocznie od kopu ze swojego pola 22 metrów, to jest tak zwane strefy obrony. Bardzo dobry i pewny chwyt zawodnika z Luksemburga, otworzył grę. Bardzo dobra praca na nogach zawodnika z Luksemburga, tu do środkowego ataku. Zawieszający, jak skrzydłowy drużyny Luksemburga. Bardzo ładnie odbiera. Podaje do przodu zawodników Luksemburga. Dyktowany na piątym mecze z wrzutem zawodników drużyny szwedzkiej. Say so I'm shouting my head up down there. You're gonna edit me out. Zawodnik drużyny szwedzkiej zamienił rzut karny na aut. Wiadomo, że jest to aut z rzutem drużyny szwedzkiej. Bardzo szybko tutaj zawalił się ten mol i Szwedzi kontynuują nadal swoją grę w ataku. Sędzia dyktuje kolejny młyn dyktowany, tym razem z rzutem drużyny szwedzkiej. Señor.
Bardzo ładna akcja przed ręką. Sędzia podyktował green card dla Szwedów. Atakowali oni tak zwanego spalonego. Muszą teraz cofnąć 10 metrów od miejsca popełnienia przewinienia. I zawodnik szwedzki będzie rozgrywał ten rzut karny. Już widać, że zamieni on rzut karny na out. Zdobył tym samym teren dla swojej drużyny. A wrzut do outu po rzucie karnym będzie wykonywała również drużyna szwedzka. Nastąpiło tak zwane przerzucenie outu, bo to nagranie na drugą wieżę, niestety nie powiodło się ono. Szczęśliwie zawodnik szwedzki podjął tą piłkę, ale już Szwedzi stracili piłkę. Wygrupowanie metrów pola punktowego drużyny z Luksemburga. Drużyna z Luksemburga w posiadaniu piłki. Zawodnik z Luksemburga. Zawodnicy Szwedzi mają przegrupowanie na piątym meczu. Kolejna faza, kolejne przegrupowanie. Wejście blisko poprzedniego przegrupowania. Bardzo szeroki zagranie do skutku. I mamy pierwszy punkt w meczu. Pierwszy punkt dla Szwedów. Hurry up! Don't have a moment. Delete it. Dla drużyny Szwecji. Drużyna, która zwycięży w dzisiejszym meczu, będzie grała w finale grupy B, a zwycięzca tego finału awansuje w przyszłym roku do grupy A i będzie o jedną klasę rozrywkową wyżej. Zawodnika szwedzkiego. Ma on kilku kolegów do wsparcia. Niestety złe podanie zakończyło się wyrzuceniem piłki na out. Będzie out z wrzutem drużyny z Luksemburga. Przez drugą linię obrony podanie do skrzydłowego szwedzkiego, który biegł już jednak po aucie. Późniona czarza zawodnika z Luksemburga.
sędzia jednak uspokaja zawodników. Za tą spóźnioną szarżę sędzia główny podyktował rzut karny dla drużyny Szwecji. Kapitan drużyny szwedzkiej zgłasza próbę kopu na słupy. Jeżeli zawodnik z rzutu karnego umieści piłkę pomiędzy słupami a ponad poprzeczką, zdobędzie on 3 punkty. Wtedy wynik meczu będzie 10-0. Aktualnie jest to 7-0 dla drużyny Szwecji. Udany rzut karny w wykonaniu chłopaka szwedzkiej drużyny. W tym momencie mamy wynik 10-0 dla Szwecji. Kopem ze środka rozpocznie drużyna Luksemburga. Sędzia uniesioną lewą ręką pokazuje grę na tak zwanej korzyści dla drużyny Luksemburga, ponieważ Szwed wypuścił piłkę do przodu. Jeżeli drużyna Luksemburga nie odniesie korzyści terytorialnej, sędzia cofnie się do przewidzenia Szwedów i ataku drużyny Luksemburga. Jest 10-5 dla Szwedów. Zawodnik Luksemburga będzie miał teraz szansę uzyskania kolejnych 2 punktów z podwyższenia, czym może zniwelować stratę punktową do drużyny szwedzkiej do 3 oczek. Nastąpiła pierwsza zmiana w drużynie Luksemburga. Kopem ze środka będzie rozpoczynała drużyna szwedzka. Bardzo ładne odzyskanie piłki przez zawodników szwedzkich. Szwedzi popełniają błąd wypuszczenia piłki do przodu. Sędzia dyktuje młyn dyktowany rzutem drużyny z Luksemburga. Beat!
bardzo mocno teraz napracował błęd drużyny z Luksemburga. Łącznik ataku. Kuba zagrożenia z jego pola kopem. Drużyna szwedzka. Łapie piękny. Wychodzi z tektową kontrą. Niestety Szwedzi popełniają błąd podania do przodu i będziemy mieli kolejny błąd z rzutem drużyny Luksemburga. Po poprzednim młynie drużyna Luksemburga uzyskała bardzo dużą korzyść terytorialną. Zobaczymy, czy tym razem również uda im się zwyciężyć w młynie dyktowanym. Zgłoszona została próba kopu na słupy. Jeżeli zawodnik z Luksemburga kopnie, to będzie kolejne 3 punkty i będziemy mieli remis 10-10. Obecnie 10-7 prowadzi drużyna ze Szwecji. Naliczony rzut karny. Jak mówi się w żargonie rugbystów, rozpoczynamy mecz od nowa. Mamy remis 10-10. Szwedzkiej próbował oddalić grę od własnego pola punktowego. Niestety piłka bezpośrednio wyszła z out i mamy rzut do outu dla drużyny Luksemburga około 20 metrów od pola punktowego Szwedów. Pewnie wygrany out przez zawodników drużyny Luksemburga. Zawodnika drużyny Luksemburga zakończyło się niepowodzeniem. Piłka wyszła na out. Out będzie wykonywała drużyna Szwecji.
strange game, aren't they? They're playing a strange game. What's that? Zawodnik szwedzki, który próbował przejąć piłkę, niestety wypuścił ją do przodu. To on sędzia podyktował błąd dyktowany z rzutem drużyny Luksemburga. Jak widać, drużyna Luksemburga bardzo dobrze przygotowana fizycznie. Zdecydowanie wygrywa własne błędy. Piłka ugrzęzła gdzieś pomiędzy pierwszymi liniami Młyna, dlatego sędzia ponawia rzut. Będziemy mieli kolejny błąd dyktowany dla Luksemburga. Szarży. Zawodnik, który atakuje zawodnika drużyny przeciwnej z piłką, w momencie kiedy przewróci go na ziemię, zobowiązany jest do jak najszybszego puszczenia tego zawodnika. Kop nieudany, drużyna Szwecji rozpocznie ze swojego pola 22 metrów. Rzut karny, ponownie rzut karny dla drużyny Luksemburga za nieodrolowanie po szarży. Sędzia tłumaczy kapitanowi drużyny szwedzkiej, za to był ten rzut karny. Zamienił rzut karny na aut własnym rzutem.
przerzucenie autu. Opanowana piłka przez zawodników Luksemburga. Niestety złe podanie na plecy. Na szczęście drużyna Luksemburga utrzymała się przy piłce. Musi poprzez przegrupowania konstruować kolejną akcję. Aut wybiegł zawodnik drużyny szwedzkiej. Będziemy mieli kolejny wrzut do autu drużyny Luksemburga. Pewny wygrany wrzut przez zawodników Luksemburga. Jednak popełniają oni błąd tak zwanego krzywego wrzutu. Dlatego sędzia dyktuje młyn dyktowany dla drużyny szwedzkiej na 15 metrze. Kolejne odrzucenie z ziemi, przejście do raka. Bardzo blisko pola punktowego Luksemburga znajdują się zawodnicy Szwecji. Jest to około 10 metrów. Kolejne mocne wejście w kontakt. Ofiarnie w obronie na 5 metrze już teraz zawodnicy Luksemburga. Zobaczymy, czy akcja Szwedy podniesie skutek. Niestety zawodnik szwedzki wypchnięty został w aut. Koniec pierwszej połowy. Po 35 minutach meczu, bo zawodnicy do lat 18 grają dwie połowy po 35 minut, mamy remis 10 do 10. Thank you.
10. Punkty były zdobywane w ten sam sposób. Po jednym przyłożeniu, jednym podwyższeniu i po jednym karnym. Szwedzi wygrali swój aut, jednak zawodnik szwedzki został wycięty w aut. Mamy odrzucenie autu. Tym razem do autu piłkę wrzucać będą zawodnicy Luksemburga. Będzie się dopatrzył błędu wypuszczenia piłki do przodu przez zawodnika.
Luksemburga, ten cały podyktował. Wyndyktowany przez ten rzut szwedzki. Drużyna Luksemburga wynosi grę nogą, bardzo dobre zagranie nogą teraz, ale niestety stracili piłkę, piłkę przejęli Szwedzi, którzy byli blisko przełamania obrony drużyny Luksemburga. Jednak ofiarna szarża powstrzymała tą akcję. Obecnie mamy przegrupowanie. Teraz sędzia podyktował rzut karny dla drużyny Szwecji za atak ze strony zespalonego. Szwedzi zamienili swój rzut karny na próbę kopu na słupy. Własnym rzutem rozpocznie drużyna Luksemburga. Zawodnik jest przytrzymany do góry z piłką. Jest ona niemożliwa do zagrania, a Mol nie porusza się ani w jedną, ani w drugą stronę. Sędzia dyktuje rzut karny. Zawodnik Luksemburga, kapitan, zgłasza próbę kopu na słupy. Jeżeli uda mu się ten kop, będziemy ponownie mieli remis po 13. W chwili obecnej jest 13-10 dla drużyny Szwecji.
Niestety próba zdobycia trzech punktów z karnego nie powiodła się. Szwedzi odzyskali piłkę. Rzut karny dla Szwedów. Zawodnik Luksemburga atakował z pozycji spalonej. Zawodnik szwedzki zamienił rzut karny na wrzut do autu. Pewnie wygrany aut przez Szwedów. Pewnie dopuścili się błędu wypuszczenia piłki do przodu. Później taki sam błąd popełniła drużyna Luksemburga. Jednak sędzia powraca do pierwszego błędu, który był błąd drużyny szwedzkiej. I dyktuje błąd dyktowany z rzutem drużyny z Luksemburga. Bardzo dobra czarza cofająca zawodnika szwedzkiego. Zawodnicy z Luksemburga podejmują grę. Jeśli Szwedowi uda się kopnąć podwyższenie, będziemy mieli 20 do 10, teraz jest 18 do 10. Nieudana próba podwyższenia. Wynik na chwilę obecną to 18 do 10 dla drużyny Szwecji. Kopem ze środka rozpoczyna Luksemburg. Pewnych być Szwedów, bardzo pięknie, bardzo szwedzkie, kolegi z drużyny. Szwedzia ma kolejną bardzo dużą korzyść terytorialną. Szwedzi bardzo dobrze organizują się w ataku.
still open. Now spread it, now spread it. Quick! Oh. Spread it. Bardzo ładna kontynuacja gry. Gry ręką z wysoką Szwecji. Go on, go on! Dać tą przewagę na prawym skrzydle. Wysoki zawodnik Szwecji popełnił błąd podania do przodu. Sędzia dyktuje płytnie opowany Dariusz Zaburga. Zawodnicy w mu niedyktowanym wyprostowali się, dlatego sędzia podyktował rzut karny dla drużyny Luksemburga. Zawodnik z Luksemburga przenosi nogą piłkę w aut, to skutkuje przeniesieniem gry i korzyścią terytorialną od autu zacznie drużyna Luksemburga. Zawodnik z Luksemburga odzyskał piłkę. Drużyna Szwecji od własnego wrzutu do autu. Sędzia podyktował rzut karny dla drużyny Szwecji, ponieważ
zawodnicy szwedzcy byli atakowani przez zawodników Luksemburga z pozycji spalonego. Zawodnik szwedzki po raz kolejny próbował przenieść grę karnego. A niestety sztuka się mu nie powiodła. Bardzo ładne zagranie do skrzydła. Bardzo dobra kombinacja nastąpiła. Bardzo duża korzyść terytorialna dla Luksemburczyków, którzy szeroko grają ręką. Najprawdopodobniej będą punkty. Sędzia, arbiter konsultuje swoją decyzję z sędzią liniowym. Zaliczamy 5 punktów dla drużyny Luksemburga. W tym momencie mamy 18 do 15, prowadzi Szwecja. Zawodnicy z Luksemburga mają jeszcze kop na podwyższenie. Jeżeli uda się uzyskać kolejne 2 punkty, będzie 18 do 17. Błędu, czyli do wypuszczenia piłki przez zawodnika Luksemburga i postanawia podyktować młyn za zrzutem drużyny szwedzkiej.
udana próba podwyższenia. Mamy 23 do 17 zdecydowanych. Bardzo złe podanie. Sędzia arbiter konsultuje się, ponieważ mogło nastąpić przyłożenie piłki na polu punktowym. Niestety sędzia arbiter po konsultacji z sędzią liniowym podjął decyzję, że nie było przyłożenia. Był przód zawodnika drużyny Luksemburga. Sam podyktował młyn dyktowany na piątym metrze z wrzutem drużyny Szwecji. Udzielana jest pomoc jednemu z zawodników drużyny Luksemburga. Po odniesieniu jakiejś kontuzji z boiska schodzi jeden z zawodników drużyny Luksemburga. Po zmianie sędzia będzie kontynuował grę. Przypominam, po błędzie wypuszczenia piłki do przodu drużyny Luksemburga, młyn dyktowany wrzutem drużyny Szwecji. Sędzia dopatrzył się przewinienia, była to próba przechwytu piłki, która zakończyła się niestety wbiciem tej piłki. Tym samym sędzia dyktuje młyn z wrzutem drużyny Luksemburga. Drużyna Luksemburga jest już bardzo bliska. Niestety zawodnik drużyny z Luksemburga dopuszczył się do puszczenia piłki do przodu.
będziemy mieli kolejny młyn dyktowany rzutem drużyny Szwedki około 7-8 metrów od pola punktowego Szwedu. Było to wypuszczenie piłki do przodu, dlatego dyktuje młyn rzutem drużyny Luksemburga 5 metrów od pola punktowego. Kolejny młyn dyktowany rzutem drużyny Luksemburga. Bardzo blisko zdobycia punktu byli zawodnicy drużyny Luksemburga. Kontynuują oni akcję. To tak bardzo mocna, stopająca szarża zawodnika szwedzkiego. Mamy wynik 23-22. Jeżeli skok na podwyższenie uda się zawodnikowi Luksemburga, zmieni się prowadzenie.
Pewnie wygrany aut przez zawodników Luksemburga. Próba gry na krótko przy aucie. Zakończona przegrupowaniem. Sędzia dyktuje rzut karny dla zawodników Luksemburga na atak zespalonego. Zawodników Luksemburga przenosi graj. Out. Stay inside them!
sędzia podyktował rzut karny dla drużyny Szwecji i ukarał zawodnika drużyny Luksemburga żółtą kartką, co skutkuje spędzeniem 10 minut na ławce kar. Szwedzi zamienili rzut karny na próbę kopu. W chwili obecnej mamy wynik 23-22 dla Szwecji. W finale grupy B. Czekamy za ich rywalami. Odniosę wzrok, podnoszę rękę.